Witamy Was serdecznie. Nazywam się Magdalena Robak i jest ze mną Anna Jakubowska. Zapraszamy Was do arkusza refleksji Rock Your Team Smarter, który stworzyłyśmy po to, żeby wesprzeć zespoły i menadżerów zespołów w rozwoju efektywności ich działania. Nasz model skupia się na pięciu głównych wymiarach. Pierwszym z nich jest strategii. To jest aspekt, który analizuje z jednej strony misję, z drugiej cele strategiczne, a także wartości, na których opiera się działanie zespołu. Drugim krokiem, czy drugim wymiarem, na który zwracamy uwagę, jest mainframe, czyli takie najbardziej podstawowe założenia związane z procesami, zasobami, z którymi działacie, a także ich stałym usprawnianiem. Kolejnym wymiarem, na który zwracamy uwagę, jest affiliation, czyli budowanie partnerstwa i relacji. W tym wymiarze skupiamy się na współpracownikach, wiedzy oraz zaufaniu. Następnie przedstawiamy Wam wymiar results, czyli wyniki. Głównie skupiamy się tutaj na produktach, usługach oraz wynikach dostarczanych przez zespół. Następnie na sposobie współdziałania i zadowoleniu z dostarczanych przez zespół wyników. Kolejnym wymiarem jest team, czyli zespół. Tutaj szerzej omawiamy kompetencje, zaangażowanie w działania oraz współodpowiedzialność. I teraz jak zapraszamy, żebyście popatrzyli na te wymiary? Po lewej stronie arkusza, tak jak w tej chwili widzicie, są opisane wszystkie te wymiary oraz stwierdzenia określające taki idealny sposób działania w danym wymiarze i w danym obszarze szczegółowym. Natomiast na środku arkusza mamy skalę. I po co jest ta skala? Po to, żebyście jak zadacie sobie pytania, czy przeczytacie te stwierdzenia, które są po lewej stronie, to zastanowili się albo sami, albo ze swoim zespołem, na ile czujecie, że te stwierdzenia trafnie określają to, w jaki sposób działacie w zespole. Od 0 do 10. I jeśli wybierzecie już sobie tą cyfrę, która najlepiej opisuje, na jakim poziomie realizujecie te działania, czy jak trafnie te stwierdzenia się do Was odnoszą, to zapraszamy, żebyście zrobili sobie taką analizę, co macie, co działa dobrze, co jest ok, z czego jesteście zadowoleni, że daliście daną wartość, a z drugiej strony, co czujecie, że warto by było wprowadzić, rozwinąć, udoskonalić, żebyście mogli powiedzieć, że to jest dziesiątka, czyli że dokładnie, trafnie i dobrze działacie w danym obszarze. Dobrze, czyli zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. W momencie, kiedy to przeanalizujecie, warto zastanowić się, na ile każdy z tych wymiarów jest ważny, jeżeli chodzi o potrzebę poprawy w tym obszarze i temu służą priorytety, które możecie określić sobie po prawej stronie każdego wymiaru. A naturalnym efektem określenia priorytetów jest zastanowienie się nad top celami rozwojowymi, czyli nad zmianą doprowadzenia, terminem, w jakim tę zmianę wprowadzicie, po czym poznacie sukces i pierwszym kroku, który wykonacie. Przedstawiony przez nas arkusz refleksji jest częścią kursu Rock Your Team Smarter, w którym szerzej omawiamy każdy z przedstawionych tutaj wymiarów. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak może wyglądać praca z tym arkuszem, na przykładzie zapraszamy Was na kanał YouTube, do którego link znajduje się poniżej. Rozbujaj swój zespół Smarter, czyli 5 wymiarów, 15 obszarów, w których skupiamy się na strategii, spójności, doskonałości operacyjnej działań, współpracy wspierającej efektywność, użytecznych dla Waszych odbiorców rezultatach i zaangażowaniu i stałym rozwoju kompetencji. Przedstawiamy Wam proste i efektywne rozwiązania do pracy z zespołem w świecie zmian i wyzwań. A zanim kurs, bo w tym momencie za chwilę będzie dostępny pierwszy obszar, pierwszy wymiar, czyli results. Zanim kurs, zapraszamy Was do własnej refleksji, do YouTube'a i do pracy z własnym zespołem, żeby popatrzeć sobie, jakie są obszary, które są świetne, w których jesteście dobrzy, a jakie są obszary, które możecie wzmocnić. Zapraszamy. I jeżeli chcecie, to podzielcie się z nami swoją opinią, jak Wam się pracowało z naszym arkuszem refleksji.
Dziękujemy za uwagę. Dzięki.